Happening jest elementem dużego projektu dotyczącego oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta i gminy Sztum. Na ten projekt dostaliśmy pieniążki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I Happening to taki środek, radosne wydarzenie w trakcie realizacji tego projektu. W międzyczasie już przeprowadziliśmy taką akcję edukacyjno-informacyjną wśród mieszkańców, w której pomagali nam też wolontariusze. I roznosiliśmy ulotki, broszury informacyjne na temat zaburzeń psychicznych, ich specyfiki, jakie są rodzaje zaburzeń psychicznych. Wszystko po to, by w świadomości społecznej doszło do poznania tego rodzaju niepełnosprawności, zrozumienia, ale przede wszystkim do budowania takiej koalicji na rzecz integracji i akceptacji dla odmienności niektórych naszych mieszkańców. W ramach tego projektu poza happeningiem realizowaliśmy jeszcze i będziemy realizować warsztaty na przykład z hipoterapii i dogoterapii we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Iskra w Sztumskim Polu. Będziemy też realizować projekcje filmów poruszających tę problematykę osób chorujących psychicznie czy dotkniętych zaburzeniami psychicznymi też w naszym sztumskim kinoteatrze i będziemy przede wszystkim szkolić specjalistów, którzy na co dzień pracują z takimi osobami. Problemem są nie tylko dzieci, problemem są też i całe rodziny, czyli jakby musimy uspołecznić, musimy wdrożyć z powrotem w życie też ich rodziców, ich najbliższych, ponieważ no, na nich spoczywa w pierwszym rzędzie jakby główna opieka, główna troska nad tymi dziećmi, nawet później dorosłymi, troszkę mniej funkcjonalnymi społecznie. Dlatego z mojego punktu widzenia, jako lekarza psychiatry, zajmującego się globalnie jakby całą pracą, nie tylko tym jednym wyrywkiem, który jest ta osoba w jakiś sposób niepełnosprawna, widzę ją, staram się jej pomóc farmakologicznie na tyle, żeby w tych, no, powiedzmy, ostrych, trudnych sytuacjach psychicznych miała lepszy nastrój, lepszy kontakt z rówieśnikami, była spokojniejsza, była lepsza dla rodziców. Więc dzieci, które w jakiś sposób się nie mogą przystosować, wydają się nam inne, wydają się nam odmienne. Jeśli chodzi o te dzieci, to jest kilka takich sygnałów, które mówią nam, że no, coś się dzieje z takim maluszkiem albo u takiego nastolatka, bo to nie tylko maluszków dotyczy. Musimy zwrócić, często są to dzieci, które mają na przykład bardzo dużą labilność nastrojów. Rano są pogodne, po południu już nie. Zmieniać się to może też w krótszym czasie, w ciągu godziny, kilkunastu minut. Sytuacja, nad którą inne dzieci przejdą do porządku dziennego, je może bardzo mocno pobudzić, bardzo mocno wyprowadzić z równowagi i wywołać zachowania albo reakcje, które są zbyt silne, lub nie wywołać ich wcale.
Dlaczego miasto włącza się w taki sposób we wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób chorych psychicznie? No bo to jest bardzo poważny problem w każdej społeczności, w naszej również. No niestety są też i te negatywne skutki rozwoju cywilizacji, chociażby właśnie w postaci tych różnych zaburzeń psychicznych. I my po prostu staramy się jako samorząd nie tylko dostrzegać te problemy, ale też i pomóc je rozwiązywać, chociażby organizując takie happeningi po to, żeby po prostu też integrować mieszkańców. Bo tak naprawdę, tak naprawdę mówiąc, najlepszą receptą na to, żeby no, zapobiegać takim psychicznym różnym zaburzeniom, jest po prostu jakość życia, lepsze życie. I robimy wszystko jako samorząd sztumski, żeby było to fajne życie na ziemi sztumskiej. Temu jest podporządkowana nasza polityka zarówno inwestycyjna, czyli żeby po prostu stworzyć warunki mieszkańcom do różnych form aktywności, bo wtedy jeżeli są różne formy aktywności, mieszkańcy wychodzą z domu, to znaczy, że fajnie się czują, że tu mieszkają. Ale tu właśnie u nas jest taka sieć tych instytucji, stowarzyszeń, które z nami współpracują, gdzie są różne ośrodki, gdzie no, przebywają, opiekują się te stowarzyszenia, instytucje właśnie już osobami, które te zaburzenia psychiczne mają, czy różne ograniczenia intelektualne, bo to jest po prostu, no, to już jest pomoc na tym etapie, kiedy no, nie można temu zapobiec, ale tu też chodzi o to, żeby tych mieszkańców integrować, żeby też pomóc rodzinom, gdzie te problemy występują, bo przecież wiemy doskonale, jakie to jest obciążenie dla takie i fizyczne, i psychiczne dla rodziny, gdzie jest jeden z domowników właśnie z takimi zaburzeniami, więc po prostu staramy się w takiej formie wspierać naszych mieszkańców i nasze rodziny. Ten happening tworzy nie jest formą z góry narzuconą, tylko taką formą, którą kojarzy się z pogodnym, radosnym przeżywaniem czegoś i gdzie współtwórcami całego wydarzenia od samego początku, nie tylko w ramach happeningu, ale też poszczególnych jego działań, są właśnie te same osoby niepełnosprawne, ich rodziny, placówki wspierające osoby niepełnosprawne, tak jak na przykład specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Uśnicach, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy, dom samopomocy. Yeah.